Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie do mojego filmu z holem zakupowym, ubraniowym. Jest to piąty raz, kiedy nagrywam ten haul. Już codziennie w tym tygodniu próbuję nagrać ten haul i za każdym razem, ja tu cały czas patrzę w podgląd, za każdym razem jak nagrywam jest to zmazane. Ja nie wiem, o co chodzi z moim aparatem, przez to, że nie mam lamp, nagrywam przy dzielnym świetle, wszystko jest cały czas rozmazane, nie wiem, o co chodzi. Więc ja już dodam ten filmik, nawet jeżeli ten film będzie rozmazany, musicie mi to wybaczyć, bo tak długo zwlekałam ostatnio z filmem, nie dodawałam, bo po prostu nic nie mogłam nagrać przez ten aparat i jestem trochę, no jak się tak blisko przybliżę, na bank jestem wyostrzona, ale nie będę tak siedzieć, bo wam nic nie pokażę. Okej. Przejdźmy do pokazania, bo to nie ma sensu. Są to rzeczy, powiem wam szczerze, że uzbierało mi się trochę, jeszcze trochę sprzed wakacji, dwie rzeczy, które wam nie zdążyłam pokazać. Generalnie u mnie, tu gdzie ja mieszkam, nie ma sklepów, jest tylko Doroty Perkins z New Look, więc tylko z tych dwóch prawie firm będą te zakupki. Też tego nie ma dużo, no cholera. I tak, pierwszą rzecz, którą wam pokażę, kupiłam w Hiszpanii, będąc na wakacjach przy Barcelonie, w Stradivariusie. I jest to nic innego, tylko taka bardzo fajna bluzeczka w taki motyw, że powiem, tropikalny. Ona jest takie paski, tu jest taka lekko przeźroczysta. I tę sukienkę pokazywała Natalia z kanału Glammy Freak, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli mnie ogląda. No i ona właśnie ma tą samą koszulkę. Ona jest taka cropped, przynajmniej na mnie, bo jestem wysoka, taka krótsza. I powiem wam, że ona kosztowała mi 4,90 euro. I tak mi się zdaje, że w Polsce ona jest za 19 albo 29 zł, z tego co Natalia mówiła, więc powinna jeszcze być na wyprzedażach w Stradivariusie, więc bardzo fajna, tropikalna koszulka. Kolejną rzeczą będzie to kimono i słuchajcie, ja chciałam kimono na wakacje, ale tak nie chciałam takiego wakacyjnego kimona, bo stwierdziłam, że to kimono przejdzie i chciałam takie kimono, do które będę mogła dłużej nosić. No i znalazłam w HM-ie, dosłownie 10 minut, no może nie, godzinę przed lotniskiem, wyjazdem na lotnisko, skoczyłam szybko do HM-u i miałam takie poczucie, a kupię kimono. No i właśnie mam takie kimono z HM-u w takiego motyw, w takiego węża, jak widzicie. I jest to kimono z kolekcji Divided, zaprojektowany przez Ashley Benson. I to jest limitowana edycja, nie wiem czy one nadal są dostępne w sprzedaży, ale jak ktoś chce sprawdzić sobie na stronie internetową, mnie kosztowało 19 funtów. No i stwierdziłam, że jest fajny, bo właśnie motyw zwierzęcy jest, zawsze się powtarza, po pierwsze fajnie na wakacje, po drugie też uważam, że do jeansów można cały czas chodzić cały rok w takim kimono. Przechodzimy już do Doroty Perkins. Pierwszą rzeczą w Doroty Perkins, którą już kupiłam dawno, dawno temu, czy jakieś 2 tygodnie temu, ale potrzebowałam takiej basicowej spódnicy do pracy, czy też ogólnie wpasowałam jej czarną spódnicę w swojej kolekcji. Jest to taka basicowa czarna spódnica, dosłownie bawełniana, ona nie jest maxi. Ładnie mi prześwietliło, cholera. To naturalne światło wcale nie jest spoko. Cała czarna, ona jest tu na gumce, więc spoko. I ona nie jest maxi, ona jest taka za kolana, ja bym tak powiedziała. Może ją nosić jako sukienkę krótką, taką tubę, jak i również spódnicę, albo ołówkowo, bo jest dość przylegająca. Bardzo fajna, tylko 8 funtów na wyprzedaży, więc czemu by nie? Na pewno fajnie będzie wyglądać właśnie z tą koszulką w te tropikalne kwiaty. Kolejna rzecz z Doroty Perkins będzie kolejna spódnica. Wiecie, że ja nienawidzę spodni, bo ja jeszcze idealnych spodni nie znalazłam. Słuchajcie, spódnica kosztowała 10 funtów i jak ładnie mi pasuje do moich miętowych, błękitnych paznokci. Jest właśnie błękitna. To jest spódnica, ja takiej nie mam, ale bardzo chętnie ją będę nosić. Jest to spódnica z takiego, jakby zobaczcie z bliska, materiału takiego bufkowatego, nie wiem jak to klesi, że ona nie jest gładka, tylko ona jest taka teksturyzowana, nie wiem, może nie jest gładka, tak jakby pikowana, ona ma takie otłoczona, ma tłoczenie, właśnie ma takie tłoczenia w takim pięknym kolorze. Ja wiem, że już ten kolor wychodzi z mody, ale mnie się podoba i stwierdziłam, że będę szaleć jeszcze w takiej spódnicy. I to jest długa spódnica i zobaczcie, i ta spódnica jest na kole, w sensie jest kształt litery A, jest tutaj taliowana, wysoki stan i bardzo się rozszerza. I ta spódniczka jest za kolano. Ja wam jej tu nie pokażę, bo ona jest ogromna. W sensie tu ma pas. Ja wam to spróbuję pokazać
No naprawdę, ui, może wam jakiś strój dnia z nią nagram, to wtedy zobaczycie ją w całej kozałości, bo jest śliczna, cudna, kocham ją. Jest przepiękna, nie mogę się doczekać, aż ją założę i pewnie wam coś w niej nagram. Kolejną rzeczą w Doroty Perkins będzie to koszulka, dlatego że jak mierzyłam tą spódnicę, to stwierdziłam, że muszę zmierzyć to z jakąś koszulką, bo miałam czarny golf, czy tam jakiś sweter i stwierdziłam, zmierzę tą koszulkę i tak się stało, że tak mi się spodobał ten komplet razem, że wzięłam. Jest to po prostu zwykły podkoszulek, zwykła koszulka. Paris, the city where dreams are made, number 8. Więc taka koszuleczka, bardzo fajna, również kosztowała dużo, chyba jakieś 8 funtów, tak 8 funtów, więc bardzo fajna, z takiego lekkiego materiału, fajnie wsadzona do tej spódnicy wygląda. No i tyle, nic szału nie ma, ale bardzo fajna, nie mam takich rzeczy w swojej szafie, generalnie nie mam nic w szafie, tylko to co tu widzicie to są moje ubrania, nie mam nic więcej, więc spoko. I kolejna rzecz to jest rzecz, nad którą dalej się zastanawiam, ponieważ nam się strasznie podoba, ale ja bardzo lubię kwiatki, ale ja się w kwiatkach czuję jak stara baba jakaś i po prostu mogę mieć kwiatki na dole, ale wzorów kwiecistych przy twarzy po prostu nie trawię, ale to mi się tak podoba, że bardzo zostawię. O, widzicie? O co mi chodzi? Jak taka baba. Dobra. Jest to kolejne kimono, z tym, że to już jest taka bardziej narzutka niż kimono i to jest długie, również Doroty Perkins, to jest z nowej kolekcji, to już kosztowało 28 funtów, więc nie najtaniej, ale mi się to tak strasznie spodobało, że no nie wiem. I to jest takie dłuższe zapupę, super wygląda do wysokich czarnych spodni do mojej koszulki. No ale te kwiatki, piękny kolor, zwłaszcza czarne w takie różowo-szare róże, z piękny zielony kolor. No podbijam kolor moich zielonych oczu, więc jest spoko. No ale naprawdę nie wiem. Coś mi się zdaje, że moja babcia takie czuć chodziła. Ale chyba zostawię. Zobaczę jeszcze. Nie odpróbam metki, mam jeszcze tam po 20 dni, zobaczymy. No i to by było na tyle, że chodzi o Dorotkę. Dorotę Perkins, moją Dorocie. Teraz przechodzimy do New Looka. I znowu, ja nie wiem o co chodzi, ale kobieta tak ma w życiu, że musi coś kupić. Ja nie potrzeba, no niby potrzebuję tych, potrzebuję ubrań, bo nie mam ubrań, ale z drugiej strony nie ma tu sklepów i tak kupowałam niektóre rzeczy właśnie tak jak to kimono, tak mi się podoba, ale niezbyt dobrze się w czym czuję. No i tak samo było z tą koszulką, tylko ta koszulka mi się strasznie podoba, tylko znowuż kolor. Ja nie wiem, czy ten kolor mi pasuje, ponieważ nie jest dobrze w ciepłych kolorach, a to jest takie zimne. Zobaczcie, to jest taka koszulka z New Looka, ona jest taka lekka, cienka i ona jest minimalnie z tyłu dłuższa, z przodu krótsza i to ma piękny taki pistacjowo-miętowo-szary kolor. Ja sobie kupiłam większą, żeby była taka luźniejsza. No i tak, słuchajcie, zobaczcie. No i ja, jak ja w tym wyglądam? No i znowu mi się zdaje, że... Gdzie te włosy? Niech sobie wyciągnę te moje włosy. I znowu mi się zdaje, że ten kolor jest za zimny do mnie. Dajcie znać, czy... Ja nie wiem, czy powinnam w ciepłych, czy w zimnych chodzić. Zdaje mi się, że w ciepłych. No ale strasznie mi się podoba. W sumie fajnie kontrastuje z moimi włosami teraz. Fajna, nie? No, taka zwykła w sumie. Jestem głupia, gadam do aparatu, w ogóle nie wiem, jakiś dziwny dzień. Okej, teraz przejdę do dwóch par butów, również z New Looka. Pierwsze z nich to będą takie buciczki na takim klocu, oba są na klocu. Nic tam szczególnego, właśnie takie fajne. Niezbyt wygodne, bo są dość wąskie, ale mam nadzieję, że się rozejdą. A drugą parą butów są to sandałki, które jednym się spodobają, drugim się nie spodobają. Ja na to mówię sandałki, ale babcia. I to są właśnie sandałki, no, również takim klockowatym tym, obcasie, one kosztowały 19 funtów, a tamte poprzednie kosztowały chyba 15 na promocji. Tak się prezentują, tu mają spiączkę, ja jestem wysoka, więc ja nie lubię wysokich butów, więc te uważam, że są idealne, do jeansów świetnie wyglądają. I tak, spodnie. Musiałam kupić spodnie, no życie takie nam płata figle, że czasem spodnie trzeba kupić. No i potrzebowałam czarnych spodni, bo nie mam czarnych spodni oraz do pracy również potrzebowałam czarnych spodni. I chciałam coś, ewentualnie, już mam coś wybrać, to szukam czegoś z wysokim stanem. Niestety Top Shopu nie mam, bo wiem, w Top Shopie jest super spodnie z wysokim stanem przez internet. Ja nie będę zamawiać, bo ja muszę mierzyć. I kupiłam w New Looku spodnie z wysokim stanem. Zwykłe czarne rurki, one chyba kosztowały 22 funty, więc... trochę dużo, jak na spodnie, w których nie będę chodzić, spodnie do pracy, no ale na pewno się przydadzą, to jest na pewno element podstawowy każdej szafy oprócz mojej. No i właśnie, nie ma coś, z czym się chwalić, zwykłe czarne rurki, naprawdę wysokim stanem, zobaczcie, on tu ma aż 4 guziki, więc bardzo fajne.
I zbliżamy się do końca, tak, i na samym końcu nic szczególnego, szału nie ma. Maxi spódnica, również New Look, kupiona chyba za 6 funtów na wyprzedaży. I to jest spódniczka taka bawełniana, długa, czarna do ziemi. Ona jest fajna. O, ona jest fajna, bo ona jest po pierwsze na gumce, a po drugie ona jest takiego lekkiego materiału, ona nie jest obcisła, ona jest taka idealna. Po prostu już bardzo często, kupiłam ją w tamtym tygodniu, już chyba 3 razy ją miałam. Bardzo to mój ulubieniec po prostu, jeżeli chodzi o ubranie. Chyba zacznę nagrywać ulubieńców ubraniowych. No i to by było na tyle, moi kochani widzowie, moje przyjaciółki, moi wszyscy wspaniali. Tak się prezentują moje zakupy. No już powiedziałam, szału nie ma, mam tylko 2 sklepy dostępne, jeszcze mam Matalan, ale jakoś tak do Matalana mam nigdy nie po drodze. Bardzo was przepraszam, że cały czas zerkam tu w podgląd, ale no mówię wam, że coś odbiło mojemu aparatowi przez to, że właśnie przy tym naturalnym świetle nagrywam i mi cały czas prześwietla ryj albo coś się dzieje. I patrzę, czy mi to nie rozmazało i zobaczymy. Dodam to tak czy siak. Chciałabym wam wszystkim podziękować jeszcze za wszystkie subskrypcje, ponieważ już jest was 4000. Nie wiem, jak to jest możliwe. Niedawno robiłam konkurs na 3000, wy cały czas rośniecie. No i zapraszam was do kciukowania i komentowania, co sądzicie o tych rzeczach. Kocham was bardzo mocno. Buziaczki. Pa!